Niech was nie zwiedzie napis na mojej koszulce. Korfu? Nie, to nie jest Korfu. To nie jest Santorini. To nie jest nawet Mielno. Jeżeli urlop, to tylko w Grudziądzu. Tak, proszę państwa, jestem przed pomnikiem Mikołaja Kopernika w tym pięknym mieście w województwie kujawsko-pomorskim na północ od Warszawy, wzdłuż Wisły. No i spędzę tutaj troszkę czasu i przy okazji pokażę wam, jak wygląda życie, mieszkańcy, zabytki i co tu można fajnego zwiedzić. Mikołaj Kopernik i Grudziądz i jego tutaj pomniczek. A dlaczego Mikołaj Kopernik tutaj? No przecież, no przecież to niedaleko miał. A poza tym tutaj w Grudziądzu wygłosił swój traktat o monetach. No i trochę wdzięczni mu są mieszkańcy Grudziądza. Grudziądzanie? Tu był piękny napis. Mikołajowi Kopernikowi Grudziądzanie. 1972. Jestem na rynku rybnym z nazwy i z fontanny. Tu znajduje się ze mną fontanna chłopca z rybką. A czy można się dostać na rynek tramwajem? Oczywiście, że można i to w Grudziądzu. Tu właśnie mamy za sobą przystanek tramwajowy, a tam zaraz po mojej lewej znajduje się rynek w Grudziądzu. Przesiadłem sobie na rynku, żeby poopowiadać wam troszeczkę o historii tego miejsca. Rynek jest piękny, nie za duży. Kiedyś stał tu ratusz na środku, a teraz mamy pomnik. Co my tu mamy na temat tego pięknego rynku? Plac w kształcie prostokąta, 54 metry na 70 metrów. Wybrukowany został w 1843 roku kostką granitową i bazaltową. Są piękne kamienice. Jest pomnik żołnierza. I może o tym pomniku troszeczkę. Pomnik żołnierza polskiego, który odsłonięty w październiku 1986 został postawiony na miejscu pomnika niepodległości zniszczonego przez Niemców w 1939 roku. No, trzeba powiedzieć, że 4 września Niemcy zajęli Grudziądz podczas II wojny światowej. Czyli oczywiście w 1939 roku. A rynek w 2010 roku przeszedł renowację. Przywrócono dawną nawierzchnię, postawiono latarnie stylizowane na XIX wiek, a cokół pomnika wykonano na wzór tego z początku ubiegłego stulecia. A za mną pomnik Ułanej Dziewczyna. A to ma przypominać, że tutaj właśnie stworzono Centrum Wyszkolenia Kawalerii, czyli ku czci naszych kawalerzystów w Grudziądzu właśnie taki pomnik. A co tam jest ciekawego? Jaka inskrypcja widnieje? Zaraz zobaczymy. Bo serce łana, gdy położysz je na dłoń, na pierwszym miejscu panna, przed panną tylko koń. Generał Bolesław Wieniawa Długoszewski. Za mną rzeźba Ułan i Dziewczyna, a naprzeciwko bazylika pod wezwaniem świętego Mikołaja. W remoncie, przynajmniej kawałek elewacji. A oto cel mojej wyprawy na dzisiaj. Wieża Klimek. Każdy szanujący się turysta powinien sobie zrobić zdjęcie ze skrzydłami. Będąc w Grudziądzu, takie mi urosły. To, co po drugiej stronie było takie wysokie, tutaj ma ledwie dwa piętra.
Jakby ktoś chciał, to można kupić. Lokowanie produktu niezamierzone. Mury miejskie, proszę Państwa. Mury miejskie za mną. Nie będę się nawet wysilał, żeby Wam coś opowiedzieć. Po prostu przeczytam. A Wy sobie popatrzcie na mnie, jak pięknie czytam. Wzniesione w początkach XIII wieku. Obwód murów przerwany czterema bramami toruńską. Od południa, wodną od południowego zachodu, łasińską od północy i boczną od wschodu, z których zachowała się jedynie brama wodna. W ciągu murów występowały prostokątne baszty oraz ośmioboczna wieża, a w narożniku północno-wschodnim basteja. Jest i ona, wieża. Wieża Klimek. To, co się zachowało z zamku i sztandar, który nad nią powiewa. Zaraz tam wejdę. Oj, stęskniłem się za tym zwiedzaniem, stęskniłem się. Tak, za mną wieża Klimek w Grudziądzu. Pozostałości po Zamku Krzyżackim. Zaraz tam wejdę i pokażę Wam, jak wygląda Grudziądz z wysokości wieży Klimek. A wierzę, że będzie pięknie. Szczerze, no nie spodziewałem się, że tutaj jest tak ładnie. Trochę mi to przypomina Kazimierz Dolny. Zachowajmy oczywiście skalę, no. Ale też mamy piękne tutaj bulwary. Uchwycimy je. O. Zaraz przejdziemy do Spichlerzy. Jestem na wieży Klimek. Mamy tutaj pozostałość po Zamku Krzyżackim. Ja powiem, że widok jest nieziemski. Nieziemski. Spichlerze za mną. Spichlerze, które magazynowały zboże. No po co są spichlerze? No właśnie po to. Spływało zboże o tam rzeką. Jesteśmy na drodze do Gdańska. Oczywiście drodze wodnej, no to gdzieś po drodze musieli składować zboże. I to, co pokazywałem z drugiej strony, czyli no tam mamy tylko dwa piętra, no to tutaj patrzcie, jak tu się robi wysoko. A same spichlerze powstały mniej więcej w XIV wieku. A za mną tablica pamiątkowa na cześć Bronisława Malinowskiego, naszego olimpijczyka, który w 1980 roku na Igrzyskach w Moskwie zdobył złoty medal w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Znajduje się to na ulicy też jego imienia przed stadionem GKS-u Olimpii Grudziądz. Dumne miasto Grudziądz. I klub. O, taki muralek na stulecie powrotu Grudziądza na mapę Polski. Panuje tu klimat trochę z lat 90. Mamy takie szyldy. Mamy rozwalające się kamienice. Ale urocze.
A co my tu mamy ciekawego? No proszę. Piękne tabliczki z pięknych, pewnie zamków, oddające Grudziądz, ulicę Grudziądzką. Proszę bardzo. W Poznaniu, w dobrym mieście, w Berlinie, w Rumi. A ja właśnie po zwiedzaniu Cytadeli bardzo polecam. 2,5 godzinki z przewodnikiem. Nie będę się rozwodził, po prostu przyjeżdżajcie i zwiedzajcie. W każdą sobotę o 11 w sezonie letnim turystycznym.